przegląd prasy lokalnej. Zapraszam, Adrian Koter. Dzisiaj na moim stoliku znajduje się Wspólnota Puławska. Przygotowałem też co nieco z portali internetowych. W dalszym ciągu czekam na tygodnik Powiśla. Niestety jakoś nie mogę trafić w aktualny numer. Cóż, mam nadzieję, że wkrótce mi się to uda i w końcu w środę trafi na mój stolik numer właśnie tygodnika Powiśla. Przyjrzyjmy się na razie Wspólnocie Puławskiej. Na początek gwiazdki i szpile. 5 gwiazdek otrzymuje pani Emilia Kotarska za jej nieustającą walkę i taką właściwie chęć niesienia pomocy, mimo tego, że w tej chwili jest osobą jeżdżącą na wózku, a 3 szpile otrzymuje pan prezydent Janusz Grobel za wciąż nierozwiązany problem z targowiskiem miejskim przy ulicy Składowej. Do obu artykułów za chwilę przejdę. Na razie sukces uczniów ze szpulek. Uczniowie z klasy mundurowej są czwartą klasą tego typu, jeśli chodzi o ich umiejętności w Polsce. Niedawno byli w miejscowości Borne-Sulimowo na mistrzostwach już na poziomie ogólnopolskim. Całkiem niedawno, pamiętam, czytałem artykuł właśnie o ich sukcesie w województwie lubelskim. Udało im się znaleźć sponsorów i pojechali do Bornego na Mistrzostwa Polski. Ogólnie w turnieju w kategorii chłopców wzięły udział reprezentacje z 12 województw, natomiast w kategorii dziewcząt reprezentacji było 13 i wszystkie puławskie grupy zdobyły właśnie czwarte miejsce. W finale chłopców zwyciężyła drużyna z województwa kujawsko-pomorskiego. Drugie miejsce przypadło dla województwa podkarpackiego, a trzecie miejsce wywalczyło województwo wielkopolskie. Wszyscy mówią, że poziom mistrzostw był bardzo wysoki, a pan Mariusz Marek, opiekun drużyny, nie krył zadowolenia z wywalczonej pozycji. Sukces uczniowie z puławskiej mundurówki zawdzięczają swoją pracą i treningami. Gratulujemy, naprawdę jest to spore osiągnięcie i trzymamy kciuki za kolejne tego typu imprezy i wyjazdy. Na kolejnych stronach mamy tutaj na 4-5 całkiem obszerną tabelę z dochodami, z analizą finansów radnych z powiatu puławskiego. Także jeżeli kogoś to interesuje, jak najbardziej możemy się temu przyjrzeć. Przechodzimy na stronę 8. Tutaj właśnie jest wspomniany artykuł, za który pan prezydent dostał 3 szpile. Mieszkańcy Puław, jak i handlujący, wypowiadają się na temat placów właściwie targowych przy ulicy Składowej, ponieważ całe targowisko jest zorganizowane nie na jednym placu, ale rozbite na 3 różne lokalizacje, z czego część z nich znajduje się w tej chwili na Błoniach, które wkrótce zostaną oddane przebudowie. Sprzedający walczą ze sobą o miejsce, którego jest wciąż mało. Osoby, które mają wykupione rezerwacje, handlują no, bez większego problemu, jednak handlarze tacy przyjezdni, drobni, którzy nie mają wykupionych rezerwacji, ciągle muszą o te swoje miejsca właśnie walczyć. Poza tym jest tam ciągły problem z parkingiem. Zarówno sprzedawcy, jak i kupujący nie bardzo mają gdzie postawić samochód. To, o czym wspomniałem wcześniej, handel odbywa się na 3 oddalonych od siebie placach. Handlujący tekstyliami rozkładają się na placu za budynkiem zarządu dróg. Obok WORD-u można kupić warzywa i owoce, a ci, dla których nie starczyło miejsca, rozstawiają stragany na Błoniach miejskich. To wszystko właśnie powoduje konflikty, zarówno między handlarzami, jak też między handlarzami i podobno strażą miejską. Właśnie osoby, które przyjeżdżają ze swoimi no niewykupionymi, na swoje niewykupione miejsca, twierdzą, że straż miejska też nie traktuje ich, no powiedzmy, zbyt dobrze. Urząd Miasta twierdzi, że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie, że całe to targowisko ma charakter tymczasowy do momentu znalezienia przez miasto jakiejś lokalizacji lepszej, stałej.
pan Andrzej Kramek, kierownik Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta, mówi, że miasto nie dysponuje obecnie własnym terenem o powierzchni potrzebnej do zorganizowania targowiska położonego w odpowiedniej odległości od centrum. Jednak urząd zdaje sobie sprawę z niedogodności, jakie są z tym związane. No i miasto prowadzi prace dążące do tego, żeby w końcu jakoś to wszystko uregulować, no i nazwijmy to po imieniu, ucywilizować. Decyzja o wyborze nowej lokalizacji powinna być podjęta do końca miesiąca. Także no mamy nadzieję, że wkrótce targowisko będzie spełniało już wymagania zarówno handlarzy, jak i kupujących. Na stronie 13 możemy przeczytać wywiad z nowym trenerem Azotów Puławy, z Bartoszem Jureckim. No jak wiadomo, Bartosz Jurecki nie jest nową postacią w Puławach, od dawna już zaaklimatyzował się, myślę, dość dobrze w Puławach i liczymy na to, że poprowadzi drużynę puławskich Azotów do kolejnych sukcesów. Natomiast na stronie 16 też wywiad też z trenerem, z tym, że byłym trenerem i to trenerem Wisły Puławy, z panem Bogdanem Bławackim. No tutaj niestety atmosfera wokół tego klubu i towarzysząca temu wywiadowi jest zgoła odwrotna, ponieważ jak wiadomo, Wisła spada do trzeciej ligi, ale myślę, że warto też zapoznać się z tym, jak na to patrzy pan Bławacki, no i jak on też to przeżywa. Strona 18 i kolejny wywiad we wspólnocie puławskiej. Tym razem pani Emilia Kotarska, bohaterka i wyróżniona właściwie 5 gwiazdkami przez gazetę. Jest to osoba, która po chorobie, która przeszła jako bardzo młoda dziewczyna, miała 20 lat, dowiedziała się, że będzie jeździć na wózku. Miała wykształcenie pielęgniarskie, pracuje w swoim zawodzie, w dalszym ciągu jest pielęgniarką, a przy okazji też promuje i ćwiczy tenis stołowy jako osoba niepełnosprawna. No jest to wywiad dający dużo nadziei i na pewno myślę, że wielu osobom może on też pomóc i jakoś rozpalić, rozjaśnić to takie trochę codzienne życie. I jeszcze kolejne zestawienie analizy finansowej radnych, tym razem gmina Baranów. Możemy zobaczyć, kto zarobił najwięcej, a kto jeszcze spłaca długi. Jeśli chodzi o wspólnotę puławską, w tym tygodniu z mojej strony to wszystko. Przyjrzę się teraz puławskim portalom internetowym. Na stronie wybierampuławy.pl możemy przeczytać m.in. o 8 święcie truskawki, które odbędzie się 1 lipca w Górze Puławskiej, zapoznać się z programem imprezy. Mamy też kilka artykułów, że tak powiem, kryminalnych, dotyczących motocyklisty z procentami czy potrącenia 15-latki. A jeszcze do tego trochę kultury, warsztaty jazzowe i sobotni koncert na stulecie niepodległości, w którym gwiazdą wieczoru będzie pan Stanisław Sojka. Nasze miasto Puławy, poza artykułami ogólnymi, warto zwrócić uwagę na artykuły dotyczące nagród za złote gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego w powiecie. Tutaj naprawdę warto pogratulować wszystkim. A do tego też ciekawa sprawa. Rolnicy skarżą się na ceny malin na skupach. Uważają, że maliny są w tej chwili tak tanie, że nie warto jest prowadzić zbiorów. W tym tygodniu to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Przegląd prasy lokalnej. Zapraszam w każdą środę o 18 i 20. Adrian Koter.